szef Wojskowych Służb Informacyjnych, generał Marek Dukaczewski u nas. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, witam, dzień dobry państwu. Kłaniam się. Plotkujemy sobie trochę o ministrze, wiceministrze Andruszkiewiczu w takim kontekście trochę rosyjskim. I zastanawiam się, czy nominacja dla takiego człowieka, który przez Rosjan jest uznawany za człowieka, którym można fajnie manipulować i którym można wpływać, to jest bezpieczna sytuacja? Pamiętajmy, że sprawdzenie tego, o czym pan mówi, to jest kompetencja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mhm. Warto też przypomnieć sobie, że wszyscy posłowie, a pan Adam Andruszkiewicz jest posłem, mają dostęp z tytułu wyboru do informacji tajnych. Pytanie jest takie, czy na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji dostęp do informacji tajnych będzie wystarczający, czy nie? Wydaje się, że tam nie. Może być ten dostęp poszerzony, czy powinien być poszerzony? Zaraz tym powiem, tak. Znaczy, wydaje się, że nie, dlatego, że po pierwsze, jak pamiętamy wypowiedzi jeszcze pani premier Beaty Szydło, ale również obecnego premiera, to Ministerstwo Cyfryzacji jedno z zadań istotnych dla funkcjonowania ministerstwa, to jest problem cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo może być realizowane we współpracy z krajami, które czują się zagrożone. A więc pojawia się problem wymiany informacji międzynarodowych. A to jest stanowisko sekretarza stanu, czyli może zastępować ministra cyfryzacji. W związku z tym zapewne wskazanym byłoby, aby pan minister Andruszkiewicz miał dostęp do informacji ściśle tajnych. Jeżeli tak, to musiałby być poddany tak zwanemu poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu. Kto to robi? To robi właśnie prowadzi to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I mimo tego, że ma w tej chwili jako poseł dostęp do informacji tajnych, to na stanowisku nowym to może być niewystarczające. Poza tym na stanowisku nowym może mieć dostęp do informacji międzynarodowych, a wtedy z tytułu ustawy musi być poddany poszerzonym postępowaniu. Okej, musi być poddany. Tylko pytanie, co się dzieje z taką osobą, jeśli ona nie przechodzi tej weryfikacji, bo nie przeszła przed nominacją siłą rzeczy i nie przechodzi po nominacji. Tak, ma pan rację. Ja rozumiem, że pan premier, nim podpisał postanowienie, to sprawdził, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego da poświadczenie bezpieczeństwa. Wydaje się, że powinien to zrobić, ale wiele rzeczy się dzieje, że to mogło być niesprawdzone. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie ankiety bezpieczeństwa osobowego, którą pan nowy minister będzie musiał wypełnić, dokonuje bardzo głębokich sprawdzeń, w tym w obszarach, które mogą budzić niepokój. To kwestia jest działań wymierzonych w państwo, terrorystycznych, sabotażowych. I to są współpraca z obcymi służbami. Aż tak. Tak. Również sprawa nałogów, problemy z alkoholem, branie środków psychotropowych, narkotyków, również problemy związane w ogóle ze stanem zdrowia, na przykład psychicznym, bo to, że dajemy komuś prawo wglądu w najważniejsze informacje, zobowiązuje nas do sprawdzenia, czy ta osoba będzie wiedziała, co z tymi informacjami. Szczególnie, że tak jak pan mówi, na tym stanowisku, nawet patrząc na to, jak się dzisiaj ocenia prawdopodobieństwo wojny, są tacy, którzy mówią, wojna dzisiaj to wcale nie musi być wyprowadzenie czołgów na ulicę, wojna dzisiaj to może być siedzenie sobie w ciepłym pokoju pod Moskwą i robienie III wojny światowej więcej, w wersji cyber. Obecna wojna wcale nie musi wiązać się z wejściem wojsk na terytorium kraju, który chcemy w ramach wizyty odwiedzić. Ale z wejściem troli na terytorium kraju już wejściem, tak. Wejściem troli tak. Zresztą obserwujemy to, co dzieje się w Afganistanie, w Iraku, kiedy drony wykorzystywane w tych obszarach świata są sterowane z odległości kilku tysięcy kilometrów. Także to jest... Tylko właśnie, bo teraz ten człowiek pracując w Ministerstwie Cyfryzacji ma właściwie tam... Granica między Ministerstwem Obrony a Cyfryzacji jest bardzo cienka. No, tym bardziej, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie odgrywać bardzo ważną rolę w budowie cyberbezpieczeństwa. Czyli jeżeli w tej chwili zarówno w dokumentach Unii Europejskiej, jak i NATO postrzegamy cyberbezpieczeństwo jako jeden z najważniejszych problemów XXI wieku, to w tym również będzie cyberterroryzm. To ludzie tym się zajmujący muszą mieć po pierwsze szczególne kompetencje, również szczególne uprawnienia, bo tu musi być pełne współdziałanie, a tu już mówimy o tym, że będą wymieniane informacje w systemie międzynarodowym, a tu już trzeba mieć dostęp do informacji tych najważniejszych. Czyli to jest trochę jak dostęp do tajemnicy NATO. Też, tak? Dlatego, że gdyby na przykład, jak jest pan w tej chwili pan poseł,
jeżeli ma dostęp tylko do informacji narodowych, to może oglądać informacje, które są klasyfikowane co najwyżej klauzulą tajną. Mhm. Ale jeżeli miałby zapoznać się z informacją zastrzeżoną, natowską, czy któregoś z krajów, to musi przejść postępowanie poszerzone, czyli musi mieć dostęp do informacji ściśle tajnej. A ponieważ, tak jak mówimy, ta definicja wojny dzisiaj jest tak różna, to niezależnie od tego, czy się pracuje w Ministerstwie Cyfryzacji, dostęp do informacji, które mogą pochodzić z MON, jest prawie że oczywisty. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Tym bardziej, że mówię, to jakby rola Ministerstwa Cyfryzacji jest opisana w tym całym kompleksie przeciwdziałań zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Czuje się pan bezpieczniej po tej nominacji? Szczerze powiem, że... Obywatel Lukaczewski? Szczerze powiem, że nie, dlatego że akurat w Ministerstwie Cyfryzacji powinni pracować ludzie o udokumentowanych kompetencjach, o jakimś doświadczeniu zawodowym i życiowym. Mhm. Ludzie, których poglądy nie budzą moich wątpliwości jako obywatela Lukaczewskiego. Słuchałem poglądów, które pan nowy minister wygłaszał przy różnych okazjach i one mogą budzić mój niepokój jako obywatela Lukaczewskiego. I to akurat mimo, że jest pan i heterykiem, i czego złego jeszcze według ministra pan wszystko, robi? Wszystko, no ja jestem szpiegiem, agentem i tak dalej, i tak dalej. Ale tym bardziej, kiedy używa się wobec mnie określenia szpieg, agent przeszkolony przez GRU, tym bardziej moja wiedza w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą służby rosyjskie, jest zdecydowanie większa niż tych osób, które oskarżają mnie o to, że jestem... Ministrze, tak, że człowieku, który jest wpisany na taki specjalny raport mówiący o tym, na ile ludzie wschodu Rosji mogą go wykorzystywać. Czy to jest wiarygodny dokument? Trudno ocenić, to będzie weryfikować Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie znam, jakie są kulisy powstawania, tworzenia tego typu dokumenty, czy on bazuje na informacjach medialnych, czy są to również informacje poparte pewnymi danymi pochodzącymi ze służb wywiadowczych. Na pewno warto się nad tym pochylić. Jeżeli pojawia się zagrożenie, że osoba powołana na istotne stanowisko w administracji państwowej może być w zainteresowaniu służb nam nieprzyjaznych lub te służby dysponują instrumentami, które pozwalają na takiego człowieka oddziaływać. Czyli pojawia się problem szantażu. Tylko właśnie, bo problem szantażu i w czym jeszcze to zagrożenie ze strony takiej osoby może się przejawiać we współczesnym świecie? Taka osoba może być podatna na wpływy, z których nie do końca będzie zdawać sobie sprawę, czyli metody działania służb są na tyle wyrafinowane, że poprzez otoczenie takiej osoby mogą na jej działania oddziaływać, tym bardziej ta osoba zajmuje na tyle istotne stanowisko, że interesy służb może nawet nieświadomie realizować. I mam nadzieję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pochylając się nad tym przypadkiem, weźmie pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia, w tym również zbuduje czarny scenariusz do całej tej sytuacji. Dla pana premiera na przykład, tak? Żeby wiedział. Chociaż tak jak pan mówi, takie rzeczy, jeśli mówimy o takim stanowisku i o takim zagrożeniu, o takiej kompetencji poszerzonej nawet w tym wypadku być może, no to sprawdzamy to przed, a nie po fakcie. Tak to powinno być. Jak rozumiem, pan premier zasięgnął opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nim złożył swój podpis pod postanowieniem o powołaniu na to stanowisko pana Adama Andruszkiewicza. Choć myślę sobie o Andruszkiewiczu, ale i o Wałęsie. Przepraszam, że zostawiam te dwa nazwiska, ale ostatnio przy okazji byłego prezydenta też pojawiła się sugestia, że trzeba bardzo dzisiaj uważać na kontakty z ludźmi ze wschodu, bo właściwie każde zdjęcie, każdy cytat może być wykorzystane przeciwko. No tak, no miejmy świadomość tego, że tak jest, ale też miejmy świadomość tego, że pan Lech Wałęsa jest człowiekiem, co do zasług którego nie mamy żadnych wątpliwości. Być może jego spojrzenie... Nie, są tacy, którzy mają. Są tacy, którzy mają, ale tutaj na tym polega demokracja. Tak. Każdy ma prawo mieć to, co chce. Natomiast pamiętajmy też o tym, że jednak pan prezydent Wałęsa ma spojrzenie budowane przez okres jego aktywności w opozycji, ale również ten trudny czas budowy Polski demokratycznej i być może z tej perspektywy na to patrzy. Tylko z drugiej strony, panie generale, czy dzisiaj rzeczywiście czas może jest taki, że trudno się ustrzec przed takimi zarzutami i trudno komukolwiek dzisiaj zaufać, bo tak naprawdę zagrożenie wykorzystaniem w takiej wojnie informacyjnej, czy cyber szeroko pojętej, może być bardzo łatwe. I jest. I jest, tym bardziej, że no, wiemy już, jak duża fabryka troli
i jak jest finansowana, w jaki sposób działa z terenów wschodnich. To również istotna rola w tym wszystkim Chin i Korei Północnej. Ale to, co dla nas jest najbardziej niepokojące, to jest właśnie ten nasz najbliższy sąsiad. No ale musimy wierzyć instytucjom bezpieczeństwa państwa, które dokonują jednak sprawdzeń, które osłaniają kontrwywiadowczo osoby mające dostęp do informacji. I są to ludzie, którzy znowu powinni mieć bardzo wysokie kompetencje, powinni świetnie orientować się w zagrożeniach, powinni uświadamiać te zagrożenia osobom, które mogą być celem potencjalnych ataków, i ze strony tych osób, które mogą być celem potencjalnych ataków, musi być pełna współpraca. Bo tutaj nawet nie mówimy o fizycznym ataku dzisiaj, prawda? Tylko o wpływaniu na podejmowanie decyzji, o wpływaniu na wpływanie, czy tak, tak naprawdę jak wygląda ta droga zagrożenia? Możemy mówić o tym, że zostaną stworzone fałszywe profile i na tych profilach będą pojawiały się początkowo informacje, które będą oddawały sposób myślenia osoby atakowanej, a po jakimś czasie pojawi się odchodzenie, co wzbudzi niepokój, zaczną się komentarze i ta osoba zaczyna się wikłać w zupełnie nieznany dla siebie obszar, gdzie zaczyna odpowiadać, popełnia błędy i już tę osobę mamy związaną, dlatego że możemy jej albo udzielić pomocy, wycofać się z tego, albo przyznać, albo działać nadal. Czyli może się pojawiać szantaż, po prostu. Tak? Może pojawiać się szantaż zgodnie ze starą zasadą, że mamy te cztery elementy pozyskiwania ludzi: pieniądze, ideologia, szantaż i ego. A kobiety gdzie? W każdym filmie szpiegowskim jest mowa o tym, że kobieta kobiety też... to jest szantaż. A, no tak. Kobiety to jest szantaż. Dokładnie, tak ale to też odbieram. Ale też może być ego. Natomiast myślę sobie, słuchając ostatnich informacji o tym, jak wyglądają transfery pieniędzy między MONem a Stanami Zjednoczonymi, kupowaniem różnej broni i tak dalej, czy rezerwowaniem jej sobie, a tu się okazuje, że dzisiaj tak naprawdę największa broń to jest właśnie posiadanie najbardziej zdolnych troli, którzy są w stanie wpływać na opinię publiczną, która jest w stanie wywracać rząd. I dokładnie tak, ale jeszcze dodam jedną rzecz, która mnie najbardziej niepokoi, że trudno takich troli pozyskać do pracy dla instytucji bezpieczeństwa państwa, ponieważ pieniądze, które im oferujemy, nie są dla nich w ogóle interesujące. Mm-hmm. Potem oni działają w zupełnie innym reżimie, nie ma żadnych godzin pracy, pracują wtedy, kiedy chcą. I to jest ogromny problem, z którym zderzają się wszystkie służby. Państwa, ponieważ i wszystkie służby, ponieważ jeżeli chcą służby być w przodzie, to muszą najlepszych fachowców mieć u siebie. A skoro ci najlepsi fachowcy są w obszarze czarnym, to trudno z takim obszarem walczyć. To, co robią Rosjanie, to, co robią Chińczycy, tworzą instytucje, tworzą jednostki wojskowe, które takie brylanty wyłapują, wykorzystują, płacą pewnie im bardzo dobrze, dają pewne gwarancje. I to są dzisiaj wojska obrony terytorialnej w jakimś sensie. No tak, tylko że w przypadku, jeżeli te nasze wojska wyposażone są w saperki i instrukcje, co robić. A tam tylko w myszki. Ale są skuteczniejsze, jak się okazuje. Czy mogą być? Mimo tego w masowej produkcji są też tańsze. No tak, to prawda. Natomiast dlaczego Rosjanie, Chińczycy i Korea Północna są najlepsze w tym? Po pierwsze, jeżeli chodzi o dalszy wschód, to ludzie, którzy pochodzą z krajów Dalekiego Wschodu, mają szczególne predyspozycje do tego typu nauk, jak nauki ścisłe, informatyka. I tam jest bardzo wiele jednostek wybitnych. Jeżeli prześledzimy skład Silicon Valley w Stanach Zjednoczonych, to ogromna liczba pracujących tam naukowców pochodzi z Pakistanu, z Indii, generalnie z Dalekiego Wschodu. Rosjanie od dziesiątek lat rozwijali u siebie takie nauki, które kiedyś były w Polsce zakazane, jak cybernetyka, informatyka. Mają bardzo wysoki poziom matematyki i przez dziesiątki lat wykształcili coraz to kolejne pokolenia ludzi o ogromnej wiedzy i bardzo wysokich kwalifikacji. Nie bez powodu wygrywali w szachy cały czas. Wygrywali w szachy, to jest również ten słynny mecz Fischer-Spassky. Byli w tym rzeczywiście bardzo dobrzy i podobnie jak Amerykanie to robią, że są w stanie wyławiać wybitne jednostki i je ukierunkowywać. I to robili Rosjanie bardzo skutecznie od dziesiątków lat. A Chińczycy po prostu się bardzo szybko uczą od świata. Kiedyś słyszałem taką anegdotę, jak to Mao Tse-tung, Lin Biao, Lin Biao był ministrem obrony narodowej w Chinach, informuje sekretarza generalnego
partii o tym, że będzie defilada. Mhm. No i Mao Tse-tung pyta, a jak ta defilada będzie przebiegać? No, prawą kolumną pójdzie 2 miliony żołnierzy, lewą kolumną 2 miliony, a czołgi? Czołgi pójdą środkiem. Obydwa? Obydwa. Chodzi o to, że jeżeli mamy 1,4 miliarda, mhm, prawie 400 milionów ludzi, to przy takiej masie ludzi można wyłowić jednostki wybitne, jeżeli się stworzy odpowiednie mechanizmy, ale niezależnie od tego, tak jak mówiłem, ludzie Dalekiego Wschodu mają szczególnie duże predyspozycje do nauk ścisłych i jeżeli to się będzie wykorzystywało, to można stworzyć armię cyberwojowników. Mhm. Właśnie zastanawiam się, przy tej okazji też trochę wszyscy przechodzimy taki przyspieszony kurs tego, na ile jesteśmy bezpieczni w tym nowym tego słowa znaczeniu. To jest trochę tak jak na wojnie z przemytnikami, czy dealerami, czy ludźmi, którzy coś odkrywają, że trzeba ich wyprzedzić dzisiaj, czyli być lepszym od najlepszego ostatniego trola? Tak. Ja powiem tak, że z mojej wiedzy na temat polskich umiejętności wynika, że mamy naprawdę wielu wybitnych informatyków i wielu wybitnych ludzi, którzy potrafią sobie z tym poradzić. Problem są zatrudnieni w strukturach państwowych. No właśnie nie. Problem polega na tym, że czy istnieją mechanizmy, które pozwalają nam na wyłowienie takich ludzi i wykorzystanie ich w interesie bezpieczeństwa państwa, żeby oni nie zostali po tej drugiej stronie. No, Polska Szkoła Matematyki od dziesiątków lat znana, to jest sprawa Enigmy, ale również te osiągnięcia i szkoły wrocławskiej, poznańskiej, warszawskiej są niekwestionowane. Mm. Naprawdę mamy bardzo wielu wybitnych informatyków, matematyków, których potencjał nie do końca jest wykorzystywany. Na świecie oni są zatrudniani w ministerstwach obrony, w ministerstwach cyfryzacji właśnie, czy gdzie tacy ludzie, tacy specjaliści, którzy są w stanie odpierać ataki potencjalne lub realne na cyberwojnę? Tak, tym bardziej, że oni tworzą programy, które mają skutecznie przeciwdziałać tego typu atakom. Także i teraz jeżeli z pełnym szacunkiem dla pana ministra oczywiście przeanalizujemy jego CV, no to pojawia się pytanie, czy ta wiedza, którą on posiadł na studiach, a która dotyczy raczej jednego z naszych sąsiadów, Białorusi, nie byłaby przydatna w innym resorcie, jeżeli już miał być ministrem. Natomiast tutaj bym szukał raczej informatyka, absolwenta informatyki czy cybernetyki, który ma doświadczenie, ma praktykę i możesz trochę szerzej spojrzeć na zagadnienia. To prawda, to w ogóle, okej, można zrzymać się, że różna władza przychodzi, różną ma ławkę specjalistów, jedna jest krótsza, druga jest dłuższa. Szczególnie, że mam ławki niepodległości, które mają tylko jedno siedzenie. Ale są genialne, ale one genialne grają, bo to jest tak, że takiej muzyki słucha się w skupieniu. No tak, tylko problem polega na tym, czy ta gra to jest grą tą, o którą nam chodzi. Myślę sobie o tym, że rzeczywiście jakby wkładanie do takiej instytucji człowieka o tak niewielkich kompetencjach, niech on się rozkręca. Być może on za parę lat będzie dalszy. Będzie wybitną jednostką, oczywiście, czego mu życzymy. Tkanką i jednostką jednocześnie. Tak. Natomiast zastanawiam się, gdzie i kto popełnia błąd, że takie nominacje jednak stają się faktem. Na początku, kiedy to była tylko informacja Polityki Insight, jeszcze nie potwierdzona, wiele osób mówiło, dajcie spokój, nie żartujmy. Kiedy to się stało faktem, te osoby, które mówiły, dajcie spokój, nie żartujmy, nagle zamilkły, bo nikt nie wierzył, że to jest możliwe, a jest. I pojawia się pytanie, czy osoby podejmujące takie decyzje działają w interesie bezpieczeństwa partii, czy w interesie państwa? Niestety, ja wyciągam z tego wniosek, że to jest działanie w interesie bezpieczeństwa partii. I powiem dalej, że nie zawsze interes partii jest tożsamy z interesem państwa. Tak, nawet najczęściej chyba nie bywa, chociaż to trudno zważyć, bo to różne zważyć, różne interesy mają. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak strategia bezpieczeństwa narodowego formułowała oczekiwania wobec kraju, budowanie pozycji Polski, umacnianie naszego członkostwa w NATO, to wszystko nam się sypie. A więc nie realizujemy strategii bezpieczeństwa narodowego, która była przyjęta w roku 2015. W ogóle tak jak używamy już któryś raz dzisiaj hasła NATO, wiem, że to MON, a nie Ministerstwo Cyfryzacji, ale jednak to jest tak, że my w ogóle mamy problem z tym, że to musi być iluś tam gwiazdkowy generał, żeby miał dostęp do jakichś tajemnic NATO. Zakładam, że jeżeli świat nam się tak zmienia i wojny nam się tak zmieniają, to tutaj też
świat nie będzie dopuszczał byle kogo z Polski do swoich tajemnic, więc mamy ograniczone pole popisu. Oczywiście, że tak, no tym bardziej, że to nie tylko kwestia mówienia jednym językiem zrozumiałym we wspólnocie wywiadowczej, czy wspólnocie politycznej NATO, czy Unii Europejskiej, ale ten wspólny język to jest komunikowanie się w zakresie tematów, które są wspólnie interesujące. No tak, bo rozumiem, że sama Polska z taką Rosją walczyć może, ale gdyby walczyła cała Europa z taką Rosją, ta walka mogłaby być skuteczna. No, zobaczmy, co się stało po ataku w cyberprzestrzeni na Łotwę, kiedy wszystkie państwa NATO zdecydowały się wesprzeć Łotwę i tam usytuować ośrodek, który zajmował się, zajmuje się analizą zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wspólnie łatwiej jest pewne problemy rozwiązać, tym bardziej, że no mamy po drugiej stronie przeciwnika, który jest przeciwnikiem dobrze zorganizowanym, dobrze przygotowanym i realizującą swoją politykę. Skutecznym przy tym, prawda? Skutecznym. I to jeszcze tak cynicznie skutecznym, że to jest takie, tak jak twarz Putina za każdym razem. Czego by mu nie mówić, nawet w wywiadzie telewizyjnym na żywo, jakiego zarzutu by mu nie stawiać, jak konkretnie nie zadawać pytania, to zawsze po tamtej stronie jest taki szczery, rozbrajający uśmiech, po którym już żadne pytanie właściwie nie ma sensu. Który po takiej odpowiedzi pozostawia nas, oglądających, z przekonaniem, że ten facet rzeczywiście rozgrywa wszystko. Jest wiarygodny i rozgrywa wszystko. Obiecałem, że nie będziemy pytali o sprawę żony. Proszę ją serdecznie pozdrowić w takim razie i nie było pytania. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia. Generał Mirosław Tukaczewski, były szef WSI. Dziękuję dobrego bardzo. Dnia i dobrego roku. Wzajemnie również. Do zobaczenia. Za chwilę u nas już...